Mili Państwo, dziś honoraty, święta honorata, figle płata, mówi dzisiejsze przysłowie. Jakie konkretnie figle płata, honorata i komu? Przysłowie niestety nie podaje, a szkoda. Dzisiaj także wypada Dzień Jedności Narodowej, ale proszę spokojnie, bez paniki, to nie u nas, to w Nepalu. Miło przypomnieć, że po południu ciemno robi się nie o czwartej, ale mniej więcej w pół do piątej. I miejmy nadzieję, że nie będzie to dziś jedyna. Zmiana na lepsze. Z prasy wielkopolskiej wynika, że mieszkańcom naszego regionu ciągle przytrafiają się rzeczy niespodziewane, dziwne i niepokojące. Niedalej, jak w styczniu 1932 roku, goniec Wielkopolski, najstarszy i najtańszy niezależny dziennik demokratyczny, informował w rubryce wypadki. Gniezno. Nieszczęśliwy wypadek złodzieja. Na torze kolejowym, tuż przed stacją Gniezno, Zygmunt Wojciechowski, z i nie zna. Usiłował okraść wagon pociągu, wskutek czego doznał zmiażdżenia prawej stopy i złamania prawej ręki. Wojciechowskiego przywieziono do szpitala miejskiego. Gazeta nie podaje, czy pan Zygmunt wcześniej zdążył coś ukraść, bo gdyby nie, to wtedy byłby poszkodowany podwójnie. Nawiązując do historii, wspominamy, że swoje święto mają dziś wegetarianie. Świętują ci, którzy nie jedzą nie tylko mięsa, ryb czy owoców morza, ale i produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak smalec lub żelatyna. Tego dnia dobrze byłoby pamiętać, że na świecie ciągle istnieją wegetarianie z przymusu. Ekonomicznego. Badacze wegetarianizmu wymieniają w tym kontekście wioski na biednych terenach Ameryki Południowej, Afryki i Azji, gdzie miejscowej ludności nie stać po prostu na zakup mięsa. U nas też prowadzono swego czasu eksperymenty zmierzające do wprowadzenia częściowego przynajmniej wegetarianizmu. Otóż w latach 70. XX wieku mięsa w sklepach było tak mało, że Polacy masowo przechodzili na wegetarianizm. Co jednak nie wszystko? Wszystkim rodakom odpowiadało. Proszę łaskawie pamiętać, że w sierpniu 1980 roku w Gdańsku jednym z 21 postulatów było wprowadzenie właśnie kartek na mięso, czyli wdrożenie czegoś w rodzaju wegetarianizmu reglamentowanego. I kartki wprowadzono 28 lutego 1981 roku. Władzy ludowej tak się ten wegetarianizm spodobał, że od mięsa przeszła władza na system kartkowy we Wszelkich przetworach mięsnych, a potem z rozpędu kartki były jeszcze na masło, na mąkę, na ryż i kaszę. Także była szansa, byśmy się stali narodem wegetarian pod każdym względem. Co z przerażeniem wspomina kartkowy weteran Wiesław Kot.